Cześć, witajcie. Z racji tego, że pogoda w dniu dzisiejszym w Mielnie nas nie rozpieszcza, zabieram Was do Latarni Morskiej w Gąskach. No i zaparkowaliśmy na parkingu podnóża Latarni Morskiej. Nie wiem, czy będziecie ją widzieć, czy nie. Natomiast pogoda się zrobiła jak dzwon. Jest słonecznie, nie ma ani jednej chmurki. No i taki mamy mikroklimat na naszym wybrzeżu. Także pogoda zmienną jest. No i nie odpuszczamy oczywiście zwiedzania latarni. Latarnia Morska w Gąskach, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się we wsi Gąski. Znajduje się w gminie Mielno w powiecie koszalińskim. Została zbudowana z cegły pod koniec XIX wieku. Ma wysokość blisko 50 metrów, a dokładnie 49,8 metra. Zasięg światła, które emituje ta latarnia, wynosi 43,5 km. No i znajduje się około 112 metrów od linii brzegowej morskiej. Zastanawiało mnie, czemu tutaj tyle lata tych jaskółek. No to popatrzcie się na te gniazda. Nie wiem, czy to widać, ale może będzie widać. Jest tego mniej, a tego na samej górze jest jeszcze więcej. Ktoś tu zostawił pamiątkę, 1980 rok, Rzyman 86, no, także tutaj też pokreślili. Który? 68, Warszawa, no też tak może być. Pamiątki sobie tu, co niektórzy zostawili. Tutaj co jakiś czas na cegle koło schodów pisze, ile stopni żeśmy od dołu pokonali, czyli teraz to już mamy w sumie 160 schodków. Ile przed nami? No nie wiem, jeszcze z 50-60, co najmniej, jeszcze potem drabina na samą górę. No także tak to wygląda. Teraz się dowiedziałem, że w sumie jest 190 schodów łącznie, a tutaj proszę wyznanie miłosne. Schodów jest nieco ponad 200, a teraz jeszcze ostatni etap, czyli wejście po drabinie na samą górę, no i obserwacja Gąsek. Po pokonaniu ponad 200 stopni i drabiny weszliśmy bezpiecznie na samą górę, możemy teraz bezpiecznie pooglądać panoramę Gąsek i oczywiście Morza Bałtyckiego. No to oglądamy. Wiecie co, chciałem sobie zrobić zdjęcie opierając się o tą barierkę, ale jednak mój lęk wysokości mi na to nie pozwala. Daję stówę, kto tu wejdzie na samą górę. Wiem, ale dla konserwacji na pewno ktoś tam wchodzi. Urządzenia. Schodzimy. Ja już bezpiecznie zszedłem na sam dół. Powiem szczerze, gdyby na górze
mocno wiało, to osoby, które mają lęk wysokości, miałyby mega dreszczowiec. Tym niemniej oczywiście być w gąskach i nie zwiedzić, nie wejść na górę latarni morskiej byłoby grzechem. Polecam Wam wszystkim zwiedzić to miejsce.